to zainteresowanie tym nauką w liceum ogólnokształcącym, które my tak dodatkowo nazywamy mundurowym, wynika z tego, że oprócz typowych przedmiotów wynikających z programu nauczania, młodzieży jeszcze oferujemy inne zajęcia, takie troszeczkę dla nich bardzo atrakcyjne. Między innymi mają dodatkowe zajęcia z ćwiczeń fizycznych, przygotowujące ich do testu sprawnościowego w przypadku ubiegania się o pracę do służb mundurowych. Ponadto dysponujemy własną bronią pneumatyczną. Ponadto podczas cyklu nauki od klasy pierwszej do trzeciej organizujemy dla nich na terenie Suwałk i poza Suwałkami wyjazdy takie specjalistyczne w jednostkach mundurowych, czyli Suwalska Jednostka Wojskowa, Straż Pożarna, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, właśnie teraz 10 października się tam wybieramy na otwarte drzwi, a także Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. Z tymi instytucjami mundurowymi mamy podpisane porozumienie o współpracy. Więc to jest na takiej zasadzie wzajemności. W ubiegłym roku po raz pierwszy nasza ekipa wystartowała w Szkole Policji w Pile w zawodach ogólnopolskich na ponad 80 startujących w eliminacjach. Myśmy znaleźli się tak z tą samą ilością punktów między 12 a 16 miejscem. No i zrobiliśmy wielką niespodziankę, bo w czerwcu tego roku zdobyliśmy trzecie miejsce. Zabrakło niedużo, żebyśmy zgarnęli wszystko, no ale rzeczywiście to też jest jakiś atut. I w tym roku szkolnym już w Pile startujemy jako zdobywcy tego trzeciego miejsca bez eliminacji. To także tu być może ten poziom zachowamy. Ponadto również młodzież odwiedza takie placówki jak placówka Straży Granicznej tu w Rudce Tartak. Właśnie zapoznałem się z tym sprzętem, którym dysponują pogranicznicy. Widzę, jak ta granica jest chroniona. No, z Izbą Celną współpracujemy. Między innymi robimy też wyjazdy do przejścia granicznego w Kuźnicy, gdzie oni obserwują, jak ta odprawa wygląda i tak dalej. A też przychodzą do nas uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Świadczy to o tym, że corocznie mamy, bo to z jednej szkoły może być jeden uczeń, stypendium prezesa Rady Ministrów. Dla absolwentów naszego liceum ogólnokształcącego corocznie na zakończenie cyklu nauki, to w latach poprzednich wręczamy konstytucję dla najlepszych. To mieliśmy między innymi też konstytucję podpisaną osobiście przez prezydenta pana Komorowskiego. Nas również w ubiegłym roku takowe mieliśmy i w roku poprzednim, także 3 lata z rzędu. Natomiast pozostali absolwenci dostają konstytucje wykonane tutaj przez nas jako akt prawny i do takiej każdej konstytucji też dołączamy biało-czerwoną flagę, żeby w domu ona była i tam gdzieś przy tych okazjach świąt narodowych, to tutaj dla nich już jest ta flaga możliwa do wywieszenia. Ja zdecydowałam się przyjść, żeby poprawić swoją kondycję fizyczną oraz wiążę przyszłość z pracą mundurową. Oczywiście działam również w harcerstwie i mam nadzieję, że to jakoś w przyszłości się powiąże z tym i jakoś to będzie. Praca w mundurze, policja, straż graniczna, w którą stronę? Znaczy, jeszcze nie wiem, ale pewnie w pracy policja. Wojsko. Być może też wojsko. Dlaczego? Nie obawiacie się, że to kurz, znój, ciągłe ćwiczenia? Nie, ja myślę, że też chodzi o to, żeby pokazać innym, że kobiety też potrafią, że się nadają do tego, że pokazać samej sobie na przykład, że dam radę, że się nie poddam, że jestem silna. Tak. W przyszłości chciałbym iść do jakichś służb mundurowych, na przykład do wojska, policji, ale jeszcze jestem niezdecydowany. No ja też tak samo, no chciałbym kiedyś w służbach mundurowych być i dlatego tutaj przyszedłem. Wspomnieliście, że liczycie na pracę w przyszłości w służbach mundurowych. Dlaczego? Dlaczego akurat taki zawód? Co może wam dać ten zawód? Chciałbym po prostu pracować w służbach mundurowych.
Stabilna praca? No tak, no też. No jakoś pomóc państwu trochę. A wasz wybór nie był niespodzianką dla rodziców? Nie, się nie zdziwili rodzice. A ja... Większość dziewczyn właśnie idzie do takiej szkoły. Właśnie dużo dziewczyn. Dlaczego? Z czego to wynika? Że jest taka moda na mundurów? Może teraz bardziej, że kobiety przejmują inicjatywę, może o to chodzi. Właśnie. Chciałam zapytać, czy coś sprawia wam trudności? Czy jest ciężko? Bo macie też takie zaliczenia sprawnościowe, tak? Ja myślę, że jak kwestia na razie... Kwestia przyzwyczajenia, że jak na razie nie jest ciężko, ale ten poziom idzie do góry, więc... Wzrasta cały czas, więc coraz będzie lepiej, ale nie będzie tak trudno, jest coraz ciężej, ale jest dobrze, że dajemy radę na razie. Czy to jest tak, że aby dostać się do państwa liceum, no, trzeba być bardzo wysportowanym? Te testy sprawnościowe, jest się czego bać? Nie musi to być młodzież wysportowana. Zgodnie z programem nauczania, lekcje wychowania fizycznego są przystosowane dla przeciętnie wydolnych fizycznie uczniów. My tylko nowo przyjętych robimy dla nich taki test sprawnościowy, gdzie mamy jak gdyby pogląd, kogo rzeczywiście z tymi lepszymi możliwościami sportowymi tutaj gdzieś eksponować i jego dalej rozwijać. Natomiast ci, którzy jak gdyby no odstają troszeczkę od tego podstawowego poziomu, w jakiś sposób ich dopingować, żeby oni jednak tą swoją tężyznę fizyczną troszeczkę sprawność rozbudowywali. O tym, że młodzi ludzie nie lubią dyscypliny. A tutaj słyszę, że jednak chętnie dopasowują się do tych norm, no dosyć takich wyśrubowanych, można powiedzieć. Nie ma dyscypliny u nas w szkole. Uczniowie po prostu mają tylko wyznaczony zakres obowiązków, wiedzą w jakim zakresie wolno dla nich się poruszać, jakiej granicy nie wolno przekraczać. No a ja zawsze młodzieży powtarzam, że mundur zobowiązuje, w związku z tym i odnośnie zachowania, powiedzmy postępowania, wypełniania tych swoich obowiązków, no i w jaki sposób też oni są przygotowani do tej pracy w służbach mundurowych, gdzie tam rzeczywiście liczy się to takie no, wewnętrzne samozdyscyplinowanie, że przyszły kandydat do tej pracy w służbach mundurowych to musi zdawać sobie sprawę, że jak tam pójdzie pracować, to on musi te obowiązki wszystkie wypełniać w taki sposób przewidziany tymi regulaminami.